Myślę, że nie ma idealnego momentu na laserową korekcję wzroku. Uważam, że każdy moment na zrobienie takiego zabiegu jest dobry. Mogę jedynie z Państwem się podzielić moimi obserwacjami. Często jest tak, że pacjenci wolą być operowani pod koniec roku, kiedy światła jest słonecznego troszeczkę mniej. Unikają okresu wakacyjnego, bo ze względu na rekonwalescencję, która trwa mniej więcej 2-3 tygodnie, po najprostszym zabiegu laserowym, mogą mieć trudności z zaplanowaniem urlopu. Zazwyczaj ten urlop planuje się jeszcze na początku roku, więc nasilenie pacjentów następuje tak naprawdę od września.